stan paznokci może dawać sporo informacji na temat zdrowia. Odbijają się bowiem na nich różne niedobory i zaniedbania. O czym świadczą pionowe bruzdy? Wyjaśniamy. Oto kilka faktów na temat pionowych bruzd na paznokciach. Są zbudowane z białka keratyny, które znajduje się również w skórze i włosach. Najczęstszą przyczyną występowania bruzd na paznokciach jest upływ czasu. Paznokcie, tak jak skóra, zmieniają się wraz z wiekiem, powodując, że stają się one grubsze lub cieńsze, tracą gładkość, zaczynają się rozdwajać, są trążkowane. Ale również stany chorobowe mogą powodować pojawianie się bruzd. Istnieje kilka schorzeń, które mogą mieć wpływ na powstawanie pionowych bruzd na paznokciach. Znajdą się między nimi niektóre typy niedokrwistości. Innymi chorobami, które mogą powodować pojawianie się pionowych linii na płytce paznokcia są: trachionychia, choroba tętnic obwodowych, reumatoidalne zapalenie stawów, zaburzenia hormonalne, zaburzenia metaboliczne, łuszczyca, bielactwo, łysienie plackowate. Bruzdy, które pojawiają się w towarzystwie innych objawów, takich jak szorstkie lub łamliwe paznokcie, mogą być oznaką choroby i powinny zostać poddane ocenie lekarza. Jak zapobiegać bruzdom na paznokciach? Kluczową rolę odgrywa odżywianie. Należy włączyć do menu produkty bogate w cynk, magnez i wapń, np. ser żółty, migdały, jaja, ryby, mięso, nasiona słonecznika. Niezastąpionym działaniem jest także picie minimum 1,5 litra wody dziennie. Warto także przeprowadzić dokładniejsze badania na obecność grzybów, a także sprawdzić skład chemiczny paznokci.